Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Moi drodzy, dzisiaj przyszedł czas na bookhaul i na unboxing, wreszcie, po 3 miesiącach, bo ostatni był chyba koło 15 stycznia, więc tak, no, 3 miesiące, dobry czas na podsumowania. Przez te pierwsze 3 miesiące nowego roku udało mi się przeczytać 16 książek. To tak jak, jeśli o mnie chodzi, no to tak, jest lepiej trochę niż w standardzie. I to są książki długie i krótkie, więc tak jak zazwyczaj jest dobrze i tego się trzymajmy. I słuchajcie, dzisiaj najpierw zaczniemy od podsumowania, omówienia tych książek, które gdzieś tam się umknęły mi. Wymknęły z tych cotygodniowych recenzji, z cotygodniowych filmów i nie byłem w stanie o nich powiedzieć. Później będzie otwieranie paczek, z tym, że ja nie wiem, bo tutaj tych paczek jest trochę za dużo i mam wrażenie, że część z nich to nie są paczki z książkami, a w części z nich to w ogóle są książki nie dla mnie, tylko po prostu ja je złożyłem w jedno miejsce, jak tak przychodziły kolejne, to ja je składowałem, bo wiedziałem, że czekam na ten, będą czekały na book haul i one się po prostu pozbierały były i się pomieszały były. I teraz za bardzo nie wiem, no po prostu jak otworzę coś i tam nie będzie książki, no to trudno, powiem wam, że tu nie ma książki, dalej, pójdziemy dalej. A potem na koniec jeszcze o paru pomysłach na filmy, chociaż nic wielkiego, ale czekajcie do końca, bo myślę, że jedna rzecz może was zaciekawi. Dobrze, od podsumowania zaczniemy, tak jak już mówiłem, 16 albo 17 książek, jakoś tak, no 17 to już by było naprawdę nieźle. I z tych rzeczy, które się wymknęły. Nie pamiętam, czy w poprzednim book haulu jeszcze o tym mówiłem, ale na pewno opowiadania z Doliny Muminków bardzo mi się podobały. Powrót do dzieciństwa, oczywiście jak najbardziej, ale też czytanie tych Muminków z zupełnie innej perspektywy, bo kiedyś to były tak bardzo sympatyczne, bardzo przyjemne historie, które układały się w pewną sensowną całość, jak najbardziej. A teraz jednak zaczyna się widzieć w tych historiach takie zupełnie dorosłe opowieści. Opowieści często o jakichś traumach, o problemach, z którymi trzeba sobie poradzić. Wiem, że któryś z modnych youtuberów mówił o niewidzialnym dziecku, o tej historii o niewidzialnym dziecku. Rzeczywiście to jest bardzo mądra, bardzo sensowna historia. Natomiast we mnie tak najbardziej chyba zapadła mi w pamięć historia o paszczaku, który marzył o emeryturze, bo nienawidził swojej pracy. I najlepsze jest to, że kiedy przeszedł na emeryturę, okazało się, że robił to samo, co robił w pracy. Ale teraz robił to już z własnej woli i to jest zupełnie co innego. Nie, no bardzo, bardzo, bardzo sensowne historie, co zaskakujące, Muminki obchodzą Wigilię. Gdzieś to chyba pamiętałem, chociaż, znaczy, obchodzą, Muminki nie obchodzą, bo one przesypiają zimę, ale jak się je obudziło, w pewnym momencie jest taka opowieść, to okazuje się, że w tej rzeczywistości obchodzi się Wigilię i to by było potwierdzenie tej teorii, że Muminki żyją w świecie postapokaliptycznym, tak? Tak kiedyś słyszałem, to w sumie by się nawet zgadzało. Nie, no tak już mówiąc serio, bardzo, bardzo fajna historia, albo fajne historie w sumie. I ja bym zastąpił na przykład Małego Księcia Muminkami. Jakby mi ktoś kazał wybierać, to 8 klasom zdecydowanie dałbym Muminki zamiast Małego Księcia. Ale to moje zdanie. Dobrze, później przeczytałem między innymi taką książkę pani Jolanty Kupiec pod tytułem Znamie Boga i to jest tom pierwszy Kraina Andona. No i powiedzmy sobie szczerze, nie jest to dobra książka, chociaż początkowo naprawdę wierzyłem w tę opowieść i wierzyłem w tę historię i sam pomysł wydał mi się bardzo ciekawy, bo po pierwsze bardzo niewiele jest opowieści o ludziach pierwotnych. A to de facto jest opowieść o ludziach pierwotnych. To, że to jest takie przepisanie na powieść księgi Uranti, to jest ta taka new age'owska historia, nie? Tam, że ludzie zostali stworzeni przez jakieś tam istoty z innego wymiaru i one teraz tam tych ludzi badają i pilnują ich,
No i żeby to życie się w jakiś tam sensowny sposób rozwijało. No okej, ale ja to traktowałem cały czas jak powieść fantazy, ewentualnie science fiction. Z tym, że no niestety no problemem jest to, w jaki sposób autorka pisze o tych bohaterach, bo tutaj każdy z nich tak naprawdę powinien dostać swoją odrębną powieść, a każdy z nich dostaje swój odrębny rozdział. I to jest straszny problem, że coś, co mogłoby się udać, to by się naprawdę mogło udać, bo były już zresztą takie próby, no nawet ta, nie wiem, to jest Inwazja, ten komiks, tam jest ta walka o planetę, chyba Inwazja, tak, Ekspedycja. To nie dokładnie to samo, no bo Ekspedycja jest Denikenowska jednak, ale to były świetne komiksy. Pamiętam z dzieciństwa, to się naprawdę bardzo działało na wyobraźnię, świetnie się to czytało, jako taką fantastyczną historię. Więc dlaczego to by się nie miało udać? No tylko, że jeżeli my poznajemy bohaterów, oni robią coś i mamy koniec ich historii i następny rozdział, bo minęło, nie wiem, 1000 lat, no bo ileś pokoleń, no to się nie trzyma kupy. I to nie jest tak, jak, bo to można by też było pójść w stronę miłości w czasach zarazy. To nie, Boże, nie miłości w czasach zarazy. 100 lat samotności oczywiście, myślę o Marquezie, tylko o innej książce. Ale tam jednak historia tych wszystkich pokoleń tego całego rodu no, stworzy pewną całość. Tutaj nie ma się takiego wrażenia. Przeskok. Może to też kwestia stylu, no. Okej, sam pomysł, że tutaj nam się czasami włączają w opowieści kosmici i oni nam mówią tutaj ziemianinie, my ci będziemy coś tam tłumaczyć i tak dalej. No dobra, jako pomysł tak, jak najbardziej, ale realizacja też niespecjalnie, więc nie, no zupełnie niestety się przejechałem na tej książce trochę. Chociaż jeżeli kogoś taki pomysł interesował, no to faktem jest to, że więcej raczej takiej literatury nie znajdzie, lub bardzo trudną przynajmniej będzie. Więc jeżeli science fiction o ludziach pierwotnych, no to można próbować. Z zupełnie innej beczki dramat Gerharda Hauptmana pod tytułem Tkacze. Hauptman jest laureatem Nagrody Nobla z dziedziny literatury i bardzo, bardzo byłem ciekawy, jak ten dramat, co to w ogóle jest, tak? Bo to, że on jest poświęcony powstaniu tkaczy śląskich, to wiedziałem, tak? Albo inaczej to się mówi, powstanie tkaczy słowiogórskich. Natomiast no, jak to będzie wyglądało? I na pierwszy rzut oka od historia jakich wiele. XIX wiek, więc no, wyzysk, tak? Historia o wyzysku. Więc można by się było spodziewać czegoś, co już było wiele razy. I de facto, gdyby sprowadzić tkaczy do takiej właśnie opowiastki, do po prostu pewnych wydarzeń, które po sobie następują, no to jest historia, jakich wiele. I oczywiście ktoś powie, no dobrze, ale to jest dramat naturalistyczny, to mamy te techniki, które z jednej strony kojarzą się z ujęciami filmowymi, z drugiej strony no, mamy ten, na przykład, to jest rzeczywiście kapitalna scena z tym zatrzymanym kadrem, gdzie w pewnym momencie postacie znikają ze sceny, coś się dzieje gdzieś po bokach, przez dłuższy czas nikogo na scenie nie ma, my słyszymy odgłosy, dopiero później zjawiają się kolejni bohaterowie. No, to są bardzo ciekawe rozwiązania, ale mimo to w finale tego dramatu, w ostatniej jego części, w ostatnim akcie, Hauptmann podejmuje taki temat, który w sumie chyba rzadko się pojawia, bo wobec tej, no nie chcę powiedzieć rewolucji, tak, wobec tego powstania, do którego tam dochodzi, powstania, które jest zupełnie zrozumiałe, no bo tam to historycznie tak było, że raz, że wchodziły maszyny, dwa, że były pewne zmiany, zamknęły się pewne rynki, tak? Nie opłacało się już produkować i ci fabrykanci, którzy potrzebowali nici, coraz rzadziej korzystali z usług tkaczy, a nawet jeśli korzystali, no to stawki, które dawali, nie pozwalały im już przeżyć. No nie była kwestia tego, że oni musieli poziom życia obniżyć, to chodziło o to, że oni nie byli w stanie już wyżyć. Lądowali na bruku albo umierali z głodu, tak? Więc to była kwestia być albo nie być dla tych ludzi. No i kiedy tam kolejny z fabrykantów ogłosił, że stawki będą odtąd takie i takie, no to ludzie nie wytrzymali, tak?
Oczywiście to powstanie no, militarnie, że tak powiem, żadnego efektu nie odniosło, ale jest bardzo ciekawą, znaczy to jest bardzo ciekawa historia, ta, którą opowiada Hauptmann, dlatego że to, co się dzieje właśnie w finale, to mamy taką wizję bardzo różnych postaw wobec tej sprawy w ramach samych już tkaczy, tak? Że są ci, którzy się nie godzą na takie rozwiązanie i ciężko powiedzieć, po której stronie powinna tutaj być sympatia czytelnika. To jest bardzo, bardzo interesujące. No ale też druga sprawa jest taka, że ten but, który stłamsi, zgniecie to powstanie, no gniecie wszystkich, tak? Nie chcę już tutaj spoilerować, bo uważam, że warto, naprawdę warto ten dramat przeczytać. To jedna z lepszych książek, które w tym roku przeczytałem. Więc jeżeli w ogóle taka tematyka was interesuje, to zdecydowanie czytajcie. Dobrze, patrzę jeszcze na książki, które mi tutaj zostały. A, dwie jeszcze. Z tych, o których nie mówiłem wcześniej, to Nie ma Szczygła. To na pewno słyszeliście, Nagroda Nike, zbiór reportaży. No i właśnie. Mam takie mieszane uczucia związane z tą książką, bo z jednej strony to jest bardzo dobrze napisane. To jest kawałek świetnej polszczyzny, to się bardzo szybko czyta. Część tych reportaży, no to rzeczywiście działa na czytelnika, tak? To zostają gdzieś w głowie. Same te historie, no są takie samograje czasami. No oczywiście ten najsłynniejszy, tak? O kobiecie, która zakatowała dziecko i później, korzystając z zatarcia wyroku, dostała pracę w liceum i w Ministerstwie Edukacji. Tam wielka burza, która po tym reportażu się ukazała, ale mimo wszystko przeszkadza mi u Szczygła to, że on pisząc tę książkę wszedł w takie buty moralizatora. Kiedyś chyba u niego tego nie było. Przynajmniej jeśli pisał o Czechach, zdarzało mu się to bardzo rzadko. Tutaj niestety zdarza mu się moralizować, zdarza mu się wypowiadać myśli, których mam wrażenie, że reporter wypowiadać nie powinien. Zwłaszcza w tematach, które tyczą się religii, to on gdzieś po boku tam takie psztyczki, takie szpileczki, czasami takie bardzo płytkie, prymitywne myśli, które rodem z faktów i mitów, tak, mogłyby się wziąć. I to jest bardzo irytujące i to pokazuje mi, że reportaż to nie dla mnie jednak, bo to nie jest opowiadanie o prawdzie, tylko to jest opowiadanie o pewnej wizji rzeczywistości. Ale pewnie bym sobie ponarzekał, pewnie bym powiedział, że no właśnie, tak, tu się poobijałem o ten reportaż, no dobrze się czytało, ale to wszystko. Gdyby nie jeden rozdział, gdyby nie jedna opowieść. Mam tu na myśli opowieść o willi Millerów w Pradze. Ona jest dość długa, to jest jeden z dłuższych chyba tam reportaży. I to jest perełka. To jest, moi drodzy, perełka, absolutne 10 na 10. Przeczytajcie to sobie, bo z jednej strony sama historia. Niesamowita historia przepięknej ardekowskiej willi i rodziny, która ją zamieszkała i dalszych jej losów tragicznych. Ale z drugiej strony też kawał pracy reporterskiej Szczygła, to tam właśnie widać. Nie w tym najsłynniejszym właśnie o tym zakatowanym dziecku, gdzie tak naprawdę tam go po prostu za rączkę ktoś prowadzi przez całą tę historię. Tak tutaj nie. Tak tutaj widać ogrom jego pracy, to co on zrobił, żeby ten reportaż my byśmy mogli przeczytać. Tak? Jak weryfikował informacje, jak sprawdzał, jak szukał ludzi. No i historia, która się z tego wyłania, jest niesamowita. To jest po prostu, gdyby tak pisano reportaże, to ja bym je czytał, naprawdę. I to polecam wszystkim, niezależnie od poglądów. Tę jedną część, tę willę Millerów w Pradze, tak, to jest rzecz po prostu przegenialna, naprawdę. Natomiast cała reszta, no już bardzo różnie. Dlatego no, ostateczna ocena tej książki, jest lepiej niż średnio, tak? Ale no to cały czas nie jest mój gatunek. Nie wiem, no powiecie może jakiegoś prawicowca bym czytał reportaże, to może inaczej bym reagował. Może, nie wiem, ale nie wydaje mi się. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się.
No i ostatnia książka. Ja za jakiś czas będę nagrywał live'a na Instagramie, tylko w momencie, w którym ten film się pojawi, to live'a już będzie można obejrzeć. Właśnie o braciach Karamazow. Bo wreszcie, po 2 miesiącach nie nagrywania live'ów, czy tam 3 nawet, udało mi się do tego wrócić. No raz, że trochę ta gruba książka spowodowała to, że się wszystko opóźniło. Dwa, że też ja później przesuwałem, nam ciężko było termin zgrać, no ale wreszcie przeczytałem. I szczerze mówiąc, trochę się zawiodłem. Znaczy, to jest złe słowo, zawieść się na Dostojewskim. No, zawieść się na Dostojewskim to nie jest to samo, co zawieść się na Szczygle, tak? Bo to jest, oczywiście to jest wielka literatura i ja to przyznaję, tylko mam wrażenie, że trochę zestarzała się forma. A może też Dostojewski wpadł w pułapkę powieści polifonicznej, którą on przecież chyba bardzo lubił jako gatunek, bo tak naprawdę mam wrażenie, że tam, jeśli chodzi o głównych bohaterów, zaznaczam, jeśli chodzi o głównych bohaterów, nie mówią bohaterowie, mówią manifesty. Znaczy, to po prostu są jakieś twory wypowiadające pewne manifesty, tak? Rozmowa w kawiarni, no i tutaj Iwan, ja tak czekałem, tak tyle się naczekałem, nasłuchałem o tym wielkim inkwizytorze, ten Iwan tutaj właśnie reprezentujący taki, no powiedzmy, no niech będzie intelektualny ateizm, tak, z tym filipiką przeciwko zafałszowaniu religii, tak, i ten poemat o wielkim inkwizytorze, który się ciągnie, ta cała opowieść stronami. Ja cały czas widzę, jak oni siedzą w tej kawiarni i on tak wygłasza po prostu tą mowę, tak. Ja przestaję to widzieć w tym momencie. Więc zupełnie sztuczna forma, przynajmniej w tym głównym wątku. Natomiast gdyby zdrapać cały ten główny wątek, ten proces finałowy, no tam już te mowy adwokackie, dobra, rozumiem, to jest zupełnie zrozumiałe, tak? No, mowa adwokacka w końcu, tak? Ale mimo wszystko, no brnęło się przez to strasznie. Gdyby to wszystko zdrapać, i spojrzeć na to miasteczko, o którym pisze Dostojewski, na tych bohaterów drugoplanowych, trzecioplanowych, no to jest, moi drodzy, Mistrzostwo Świata. To tutaj właśnie wychodzi coś genialnego i coś wspaniałego. Takie postacie jak Kola, jak Liza, jak nawet ta Gruszeńka nieszczęsna, no to są po prostu, to są przepiękne, wspaniałe postacie z krwi i kości, Smierdiaków. Niesamowici bohaterowie, których można lubić, można nienawidzić, a można nawet patrzeć na nich z obojętnością, jak na no, ludzi dawno zmarłych, reprezentujących jakąś dawną epokę, zastanawiać się, analizować, ale nie mieć wrażenia, że przemawiają do mnie jakieś dziwaczne twory nieludzkie. A takie wrażenie miałem przy Karamazowach. No, no niech będzie, że ten Dymitr może trochę chociaż, ale on nawet w tych swoich uniesieniach miłosnych też był ciężki, ale najlżejszy z tych wszystkich braci. Więc ostatecznie, no jeśli Dostojewski, to ja przynajmniej przy Zbrodni i Karze będę się opowiadał, a nie przy braciach Karamazow, a żeby nie było. Ja czytałem tłumaczenie Wata, tak? To najbardziej klasyczne, więc, bo wiem, że jest to tłumaczenie skrojone przez cenzurę carską, gdzie ostatniej części, ponoć, tak? Ostatniej części nie ma, więc no to skończyć tę książkę bez ostatniej części wesoło, tak? No ale i pamiętam taką recenzję i to po okładce nawet kojarzę, że to ktoś czytał tę część i napisał, że no bardzo fajna książka, ale fabularnie wygląda na niedopracowaną. Ja tak wtedy myślałem, no dobra, no nie czytałem, ale o co mu chodzi? Tak, no to teraz już wiem, o co mu chodzi, że fabularnie wygląda na niedopracowaną. Dobra, zrobimy teraz krótkie cięcie i przejdziemy sobie do otwierania paczek. Czas goni, czas nagli, więc otwierajmy to. To jest jakieś lekkie, więc tu chyba książki nie będzie. Pierwsza paczka z Merlina. To jest antykwariat Merlin chyba, to nie tak, księgarnia, która chyba już nie istnieje. Zobaczmy, co tam jest w środku. Chociaż to mogą być książki nie dla mnie, ale o Jezu, co tu się porobiło? A nie, to w gazety jest zawinięte. Ja myślałem, że już książka jest porwana.
Ale dobrze zapakowane, no. W gazety to w gazety. Okej. Okay. Ja się wystraszyłem po prostu, że tu porwała się książka. A. O Jezu. To jest nie moje. Same starocie tutaj są. Zaczniemy od powieści Jan Lenczo, Egipcjanka Nitokris. Stara powieść historyczna o starożytnym Egipcie. I teraz tak, gdzieś to u kogoś widziałem, ktoś to reklamował, nie pamiętam kto. Więc zabijcie mnie, ale nie pamiętam, ale jak przeczytałem, że tu właśnie jakaś stara, zapomniana powieść o starożytnym Egipcie, to stwierdziłem, że trzeba będzie mieć w swoim zbiorze powieści historycznych. Dobra. Kolejna rzecz, to jak już tutaj widzicie, teraz sięgam po nie tylko polskie, chociaż jeszcze parę takich zostało, ale po te zagraniczne zapomniane powieści historyczne. No ta może niezapomniana akurat będzie, bo z wersji filmowej pewnie niektórzy znają. Hermann Hesse, Narcyz i Złotousty. Nie wiedziałem, znaczy wiedzieć wiedziałem, ale nie czytałem powieści Hessego o średniowieczu i to szczerze mówiąc jestem bardzo, bardzo ciekawy, chociaż ponoć ta ekranizacja zmieniła cały sens książki, tak? Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Kolejna książka. Johannes Jensen. Skandynawska literatura. Upadek króla. Powieść czasów hanseatyckich. Też nie wiem, nie znam tej książki, ale ciekaw jestem właśnie innego spojrzenia na średniowiecze niż Sigrid Undset, którą znam. I no, nie jest to moja ulubiona pisarka, ale no jakby okej. I to było skandynawska wizja, powiedzmy średniowiecza, a teraz znowu flamandzka, czy też holenderska, no niech będzie, niderlandzka. Teun de Vries, tak to się wymawia, Diabelskie poczwary. I to wiem, bo to Krucku recenzował u siebie na Instagramie, że to jest o Boszu powieść. Powieść o Boszu i podobno dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, szczerze mówiąc, bo bardzo jestem ciekawy. Pamiętacie, że Timmermansa książkę o Bruegelu kiedyś omawiałem, więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A to już następna paczka. Dobra, tutaj też będzie Merlin. Tak, to jest Merlin. Ja w ogóle dużo w antykwariatach kupuję. Zwłaszcza tych powieści historycznych. A, tutaj już są dwie paczki osobno. To łatwiej będzie otworzyć. Dwie w jednej. Ale tu mogą być też książki nie dla mnie. Nie, te są akurat dla mnie, bo tu już poznaję trzy kolejne tytuły z czarnej serii. I teraz tak, ktoś mi polecał z was chyba, wydaje mi się, że Ernsta Schnabela, Ja i Królowie jako powieść o czasach mitologicznych, o starożytnej Grecji. Chyba jego mi polecaliście, jeżeli dobrze pamiętam, to bardzo dziękuję z tego miejsca. Ale ja sobie w tym od razu w zestawie, że tak powiem, wziąłem. O Jezu, tu już widzę jakieś dziwadło. Louis Paul Boon, Menuet, dwa koszmary. Dlaczego mówię, że dziwadło? Bo widzę w jakiś dziwny sposób zapisane tu z jakiejś... co to jest? Tu u góry wytłuszczony druk i tak przez ileś stron. O. Ale... może będzie dobre. I José María Arguedas, Lis z gór i Lis z nizin. I też o tej książce nie wiem nic zupełnie. No po prostu wziąłem, żeby uzupełniać czarną serię. Tak, to te, jeszcze pokażę tu okładki. To te czarno-seryjne.
Czyli w tej drugiej paczce będzie coś chyba nie dla mnie, ale zaraz, zaraz zobaczymy i się przekonamy. Co to jest? Nie, to jest na pewno nie dla mnie i to też jest nie dla mnie. Dobra. To następna paczka w takim razie. Gdzieś zgubiłem nożyczki. Bardzo niedobrze. Nie wiem, jak ja to teraz pootwieram. A, jest. Dobra. A cóż to takiego? A, to już wiem. To jest prezent. To już pamiętam, to jest prezent. I teraz mam nadzieję, że nie pomylę osoby, od której ten prezent dostałem. Bo to jest książka Władysława Bodnickiego Syn Popiela. Chyba od Karoliny. Jeżeli pomyliłem, to bardzo przepraszam, ale tak jak mówię, te książki tutaj długo czekały na to, żeby je otworzyć i pokazać. Więc bardzo serdecznie dziękuję. To ponoć powieść historyczna. Swoją drogą ciekawe, że on chyba nie jedną taką powieść napisał, więc jeśli... A no tak, widzę, że... Ja nie wiem, czy ja nie czytałem tych jego książek o Stanisławie Wyspiańskim. Będę musiał sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak. I to nie była zła rzecz, chociaż no, taka fabularyzowana biografia to nie jest gatunek do końca dla mnie. Ale sama książka sama w sobie była całkiem interesująca. Teraz paczka z Bonito. Paczka z Bonito. Cóż tu było? Okej. A tu już nowa rzecz, zupełnie nowa. Antologia Rubieże Rzeczywistości. Nowa antologia opowiadań fantastycznych, polskich. Ile my ich tutaj mamy? Bardzo dużo. Znaczy bardzo, zbiór bardzo wielu opowiadań. Wiem, że jest jeden z autorów tutaj wypowiada się często w komentarzach. No, jeśli się wezmę za czytanie, patrzę, szukam nazwiska. Jest nazwisko, dobra, widzę, że jest. Jeśli się wezmę za czytanie, to na pewno zwrócę uwagę. A tu jeszcze antologię pokazuję. Zobaczymy, a może jakaś nominacja do Zajdla z tego tomu, bo to jest... A nie, to 2023 rok, o! To jeszcze ma czas na nominację. Dobra, tutaj to akurat wiem chyba, co będzie. O tej książce to mówiłem jakiś czas temu i wy mi tam napisaliście w komentarzach, co i jak. Ja mam w ogóle tak, że ja zapominam, nie? Tam ostatnio na przykład znalazłem jakąś powieść historyczną, którą bym chciał przeczytać i tak parę tygodni później przypomniałem sobie, że o niej zapomniałem, ale udało mi się to jeszcze odtworzyć, co to było. Natomiast tutaj stwierdziłem, że ponieważ ja już kolejny raz o tę książkę pytam, ale fatalne wydanie, że kolejny raz pytam o tę książkę, no to w końcu warto będzie ją sobie zapamiętać, a najlepiej zapamiętać ją kupując. Dziennik Samuela Pepysa. Tak chyba się to powinno wymawiać. To jest, pamiętacie, opowiadałem wam ta historia tego człowieka, który był urzędnikiem w Wielkiej Brytanii w XVII wieku i spisywał, tak? W XVII wieku chyba dobrze mówię. Tak. Spisywał dzień po dniu. Wszystko to, co robił. Zapisywał, tak? To, co myślał, to, co widział i podobno kapitalny obraz właśnie tamtych czasów się był, urodził z tego. Kolejna paczka, duża tym razem, z Tantisa. I tutaj nie wiem, co to będzie.
ciężko się otwiera, ale to znak, że dobrze zapakowane. A, no tak, to już wiem. Dobrze, że to na koniec zostało. Ach, z jednej strony nie, Boże, o, jest jeszcze zniszczone trochę. Z jednej strony tak, Harari, Homo Deus. No wiem, że musimy ten film zrobić z Wojtkiem i omówić tego Harariego. Boże, już widzę, jakieś dziwne zdjęcia są w tej książce. Z drugiej strony, jak sobie pomyślę o konieczności przedzierania się przez 500 stron, no ale trzeba będzie zweryfikować, co tam Harari miał na myśli. Część z was pisała, że tutaj już niektóre rzeczy się zdezaktualizowały, ale mnie bardziej to interesuje, bo myślę, że bardziej interesuje mnie spojrzenie Harariego na przyszłość człowieka, a nie na przeszłość. I myślę, że tutaj chyba tego więcej znajdę. Dlatego ja sobie wezmę tego Homo Deusa, a Wojtek niech czyta Od ludzi do bogów. Tak, to tak, bo tutaj jest krótka historia jutra. A druga rzecz, to zachęcał mnie Ludwik z kanału Radykalny Pasywista, to polecam swoją drogą ten kanał. To jest książka Tomasz Terlikowski, Karolina Wigura, Polka, ateistka kontra Polak, katolik. Zachęcał mnie do przeczytania i do potem wspólnej dyskusji nad tym. I oczywiście ja dopiero teraz tę książkę wyjmuję z opakowania. No, jak widzicie, jak to u mnie szybko bywa. Ale ta jest na szczęście krótka. Myślę, że jest duża szansa, że ja się rzeczywiście szybko za nią zabiorę. Chociaż dużo rzeczy mam takich, które muszę przeczytać. No i spróbujemy sobie podyskutować, tak, co z tej książki wynika, co wynika tutaj z poglądów, zwłaszcza Terlikowskiego, tak? I może jakaś ciekawa dyskusja się z tego rzeczywiście urodzi. Ja byłem tak początkowo trochę sceptyczny, ale teraz myślę sobie, że może nie, że może rzeczywiście miałoby to sens, żeby o tym porozmawiać, ale nie wiem, czy to będzie u mnie na kanale, chyba nie u mnie. A, i jeszcze, tak, to jest, też jest książka. A, okej, okay, to kupiona od znajomego. O, właśnie. To jeszcze wam ciekawostkę pokażę. To jest Trismus Grochowiaka. Oj, dawno już ją kupiłem. Gdzieś ta paczka mi musiała się zostać być. Znaczy, ja bardzo lubię Grochowiaka jako autora wierszy. Natomiast w prozie, szczerze mówiąc, jeszcze się z nim nie spotkałem, więc może czas najwyższy. Zobaczymy. Dobrze, to teraz, no tak, gdzieś mi tutaj notatki zginęły wśród powodzi tych książek. No nic, będę sobie musiał poradzić bez nich. Znaczy, o jednej rzeczy już wam powiedziałem, bo z tych, które będą dopiero w przyszłości, więc powiedziałem wam o tym, że być może będziemy z Ludwikiem rozmawiać o tej książce. I może bardziej o poglądach tutaj ludzi, którzy się wypowiadają, więc to na pewno. Z drugiej strony planuję też recenzję, mam nadzieję wyrobić się przed premierą jeszcze, tak żebyście mogli albo w okolicach premiery usłyszeć o tym, o taką nadchodzącą głośną książką, o nadchodzącej głośnej książce historycznej, tak, pewnej. No, lada moment premiera. Nie zdradzam, co to ma być, ale pewnie niedługo się zabiorę do czytania i pewnie niedługo będzie recenzja. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Ponieważ po filmie Start a Fire, Pizgacz Hell, bardzo swoją drogą dziękuję za dyskusję i za bardzo sympatyczne przejęcie tego filmu, to zorientowałem się, że może rzeczywiście jest tak, że wielu z was lubi te negatywne recenzje albo te opowieści o złych książkach, tak? Więc
Mam taki pomysł. Nie zdradzę jeszcze na co, ale właśnie na recenzję pewnej złej książki. Powiecie sobie, no jak jej nie przeczytałeś, to skąd możesz wiedzieć, że zła? No, recenzja miała fatalne. To była książka jednak recenzowana w czasach, kiedy recenzje coś jeszcze znaczyły. Czy można by się było na nich jakoś oprzeć. I nie pamiętam żadnej pozytywnej, więc chyba musi być jednak bardzo zła. I myślę, że część z Was na pewno zainteresuje i myślę, że będzie sporo miejsc do poznęcania się trochę nad tą książką, ale może nie. No, jeśli się pozytywnie zaskoczę, to nie omieszkam Wam powiedzieć. Ale to jest też rzecz dość gruba, więc tak spycham to w głowie na później. Ale nie powiem co to takiego, ale myślę, że część z Was będzie zaskoczona, zwłaszcza ci młodsi, bo ci starsi mogli o tej książce słyszeć. Bardzo tajemniczo, ale no to by było na tyle. Kończymy Book Haul i Open Boxing. Jeżeli którąś z tych książek czytaliście, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. A to był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.